wieczorową porą opuszczam Kijów, aby po blisko 13 godzinach jazdy autobusem dotrzeć do byłego Stanisławowa, a obecnego Iwano-Frankiwska. Po drodze kilka dłuższych przystanków w miastach leżących na trasie oraz kilka krótszych na tzw. blokpostach, które obecnie są zorganizowane na drogach wyjazdowych z miast. Kontrole odbywają się zazwyczaj szybko i sprawnie. Na miejsce udaje się dojechać nawet o dziwo pół godziny przed zakładanym czasem. Niestety w autobusie nie pospałem, to też dzień zapowiada się raczej trudny i raczej długi. Zwłaszcza, że Iwano-Frankiwsk jest tylko punktem przesiadkowym na dalszej trasie w góry. Dzień dobry moi drodzy, jest przed dziewiątą. Udało się dostać do Iwano-Frankiwska. Tylko w pierwszej kolejności muszę wykombinować, czy jest jakaś opcja, ewentualnie jaka to jest opcja, żeby jechać dalej. Na razie poszedłem na stację kolejową i dowiedziałem się, że pociągiem nie da się tam pojechać, ponieważ jest remont. I to zaczyna robić małą komplikację. Pani powiedziała, że można jakoś dotrzeć autobusem, więc idę szukać autobusu na razie, a potem zobaczymy, co dalej. To jednak okazuje się nie takie proste, ponieważ na tym przystanku autobusowym, na tym dworcu autobusowym właściwie, pani mi powiedziała, że z tego dworca nie odjeżdża taki autobus. Jest podobno drugi dworzec po drugiej stronie miasta i tam by się trzeba było przejść i zapytać tam. Mam nadzieję, że pani mnie nie oszukała. Włożyła ten minimalny wysiłek w to, żeby mi napisać adres na kartce. Także no cóż, próbujemy tam w takim wypadku. Jak nie tu, to tam. Dlaczego jednak wybrałem Stanisławów, albo jak kto woli, Iwano-Frankiwsk na przesiadkę? Otóż dlatego, że dla mnie jest to miasto jeden wielki kontrast. Po pierwsze, można zaobserwować tutaj ratusz, który został jeszcze wybudowany przez Polaków. Wygląda może troszeczkę sowiecko, ale w latach 30. wszystko tak wyglądało. Pewnie jakbym zobaczył na żywo Empire State Building, też bym powiedział, że wygląda sowiecko. Natomiast oprócz ratusza i kamieniczek, które na pewno pamiętają jeszcze polskich właścicieli, jest też druga strona monety, czyli element zdecydowanie antypolski w tym mieście. Dla kontrastu do polskiej duszy tego miasta mają na przykład też całkiem niemały pomnik Bandery oczywiście, bo kogoż by innego. Czarno-czerwone flagi nikogo tutaj nie dziwią. A pod spodem całego tego kompleksu, jakkolwiek to nie nazwać, całego tego pagórka, jest kompleks jego imienia właśnie, kompleks historyczny. Jest jeszcze pomnik Andrzeja Melnyka, czyli głównego konkurenta do sterów OUN, głównego konkurenta Bandery. Stąd też późniejszy rozpad na OUN B, czyli tak zwanych banderowców, i OUN M, czyli tak zwanych melnykowców. No i oprócz tego jest jeszcze jedna wisienka na torcie cukiereczek, czyli pomnik samego OUN. To też warto by sobie zadać pytanie, bardzo słuszne zresztą, jak to w takim razie jest, że na tej zachodniej Ukrainie czci się po pierwsze architektów całego ludobójstwa na Wołyniu, bo inaczej nie można ich nazwać, a dwa całą frakcję, która tego też przy okazji dokonała. Więc ja sobie zadałem to pytanie, zrobiłem mały research i z tegoż właśnie parczku chciałem wam opowiedzieć na to pytanie. Jednak wciąż nie wiem, skąd mogę odjeżdżać w góry. Także zamiast chodzenia i szukania dworca, to chodzę i szukam pomników morderców. Także czas to troszeczkę odmienić. Idę teraz szukać dworca. Najwyżej w górach opowiemy sobie historię. Thank you.
Moim zdaniem Ukraińcy, tak samo jak w przypadku Holodomoru, piszą historię po prostu po swojemu troszeczkę. Pomijając kwestię rzezi wołyńskiej, zbrodni na Polakach, a skupiając się głównie na powstańczej walce z najeźdźcą radzieckim, która właściwie trwała grubo do lat 60. Także no jest to delikatne, powiedzmy, pominięcie historii, żeby znowu stworzyć to pod swoją z góry założoną tezę. I tak jak właśnie na wschodzie opiera się tą nową tożsamość narodową na byciu przeciwko Rosji, czyli Hołodomór, ludobójstwo, tak tutaj opiera się na bohaterskich partyzantach, którzy walczyli z radzieckim najeźdźcą, pomijając kwestię po prostu rzezi wołyńskiej. Tworzy to oczywiście spór z Polską. O, patrzcie, jakie ładne przy okazji. A to z grubsza dlatego, że wszelkie podejmowane obecnie politycznie tematy ekshumacji, upamiętniania pomników, jakichś masowych krypt, zwyczajnie nie wchodzą w grę ze strony ukraińskiej. No bo w jaki sposób zezwolić Polakom teraz na ekshumację i jednocześnie zachować ten mit narodowościowy, który wcześniej się budowało? Nie mogą sobie pozwolić na taki dysonans, ze względu na to, że z jednej strony przedstawiają Banderę i resztę jako bohaterów, więc z drugiej strony nie mogą pozwolić na ekshumację ofiar zbrodni. To by było zupełnie bez sensu. Wyobraźmy sobie, jakby teraz ktoś odgrzebał, że żołnierze wyklęci albo jakaś inna grupa AK czy jakiekolwiek ugrupowanie nasze patriotyczne okazało się zwykłymi mordercami, to jeszcze ze szczególnym okrucieństwem, które wykończyło 100 tysięcy ludzi około, bo jak zwykle w kwestiach liczbowych trwa spór dość mocny. Natomiast nie wchodzi to zupełnie w grę. I to oczywiście jest bardzo źle dla nas, no bo powinniśmy walczyć o to, żeby doprowadzić sprawę do końca. Natomiast jest dla mnie całkiem logiczne to, w jaki sposób Ukraina teraz lawiruje, żeby tego tematu nie poruszać. Ale dobra, koniec politykowania. Jeszcze kawałek i zobaczymy, czy na dworcu numer 2 pani nas oszukała, czy pani nas nie oszukała. A mogła oszukać ze względu na to, że jak zacząłem do niej mówić po polsku, bo myślałem, że będzie prościej, to powiedziała, że nie mówi po rusku. Więc może chciałem zrobić na złość. No i trzeba jasno powiedzieć w kwestii świadomości historycznej, że Polacy też wcale nie są święci, ponieważ dużo mieliśmy za uszami w kwestiach polsko-ukraińskich. Po upadku, po zakończeniu właściwie I wojny światowej, kiedy Polska chciała odzyskać niepodległość, Ukraina też chciała swojej niepodległości, z tym, że chcieli Lwowa jako stolicy swojej zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej, to też stłumiliśmy ich. Następnie został podpisany pakt Piłsudski-Petlura, który skupiał się na tym, żeby wspólnie przeciwstawić się przeciwnikowi ze wschodu, czyli bolszewikom po prostu. Wszystko szło całkiem pozytywnie do pewnego momentu, kiedy to po zdobyciu i odbiciu Kijowa postanowiliśmy, że miasto jest nie do utrzymania, że robimy po prostu wycofkę. Niedługo później został podpisany pakt bodajże Ryski, jeżeli dobrze pamiętam, czyli porozumienie z bolszewikami, żeby znowu rozczłonkować na pół Ukrainę. To też wcześniejszych żołnierzy armii ukraińskiej, która walczyła po naszej stronie, internowaliśmy w naszych obozach. A przy okazji wszelkich posiadaczy ziemskich ukraińskich, tych większych oczywiście, próbowaliśmy polonizować, a tych mniejszych trochę mocno prześladowaliśmy kwestiami takimi, że oburzyliśmy cerkwie, nie pozwalaliśmy, aby urzędy jakiekolwiek obejmowali Ukraińcy, nie pozwalaliśmy otwierać szkół, ewentualnie zamykaliśmy te szkoły, nie pozwalalibyśmy na ukraińskich nauczycieli.
Potem co prawda Piłsudski wrócił do władzy i troszeczkę posprzątał. Widział, że to nie za bardzo zdaje egzamin, więc chciał dać trochę przywilejów Ukraińców, żeby nie skończyło się kolejną wojną. Natomiast Piłsudskiemu biduli się zmarło. Po tym jak mu się zmarło, wszystko wróciło do starej normy, czyli znowu burzenie, robienie pod górę, tak? No i robiliśmy pod górę, dopóki w 1939 nie wkroczyli Niemcy. Ukraińcy, twierdząc, że Niemiec jest przejściowym okupantem, a prawdziwym okupantem jest Polak i Rosjanin, on doszedł do wniosku, że musi zjednoczyć się z Niemcami i walczyć przeciwko prawdziwym okupantom. I tak nacjonalizm ukraiński trafił na bardzo podatny grunt, bo łatwo było zwykłemu chłopu przedstawić argumenty typu: widzisz, tutaj robią nam niesamowicie pod górę, nie możemy tutaj puścić tego płazem, a przy okazji Polak jest zawsze bogatszy, więc jak pomożesz nam się tutaj zorganizować, pomożesz wykolegować, tak to nazwijmy, swojego sąsiada, to w zamian dostaniesz jego ziemię i sam się po prostu wzbogacisz. Także to wszystko potrafiało na bardzo podatny grunt. Sytuacja się mocno rozwijała. Koniec końców, po nitce do kłębka, wydarzyło się tak, jak się wydarzyło. Jest druga stacja autobusowa, dworzec autobusowy za cmentarzem. Nie wiem, czy to dobry znak, ale jak nie stąd, to ja już nie wiem skąd. Sukces. Już myślałem, że Iwano-Frankiwsk stanie się kałuszem 2023 roku, ale udało się kupić bilet za godzinę, więc w sumie bardzo spoko. Myślałem, że będzie trzeba czekać pół dnia albo coś w tym stylu. Mamy obecnie 10.30, 40, no powiedzmy 40. Jeszcze nie wiem, ile tam będę jechał, ale zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Do zobaczenia na miejscu. No, dworzec zdecydowanie lepszy niż w Kałuszu, chociaż oto to akurat zupełnie nie ciężko. Pokażę wam teraz, w jakiej pięknej turystycznej miejscowości wylądowałem koniec końców. O, tak to z grubsza wygląda. A idę tam. Tam. I w sumie to nie wiem, czy bym tu wylądował, jakby nie miły pan Jura, który właśnie przed chwilą mnie opuścił, gdyż trafiłem najbardziej chyba chamskiego i ordynarnego kierowca, jakiego w życiu można było trafić, który nie uznaje żadnej dyskusji, zatrzymuje się tam, gdzie mu się podoba, a jak mu się nie podoba, to się nie zatrzymuje i ma w dupie po prostu. Na szczęście pan Jura mu grzecznie wytłumaczył, że tu kolega nie za bardzo wie, o co chodzi, i poza tym on tam sam chce wysiąść i wysiądzie ze mną i się przejdzie kawałek. No i tak żeśmy się przeszli, trochę żeśmy sobie podyskutowali. Pytałem go o posterunki policji, które można było po drodze spotkać. Mówi, że między oblastami, czyli tak jakby u nas województwami, rejonami, po prostu są takie posterunki. No i w razie czego robią kontrolę, tak? No, poinstruował mnie też, że jak pójdę tam do góry, to prawdopodobnie po drodze spotkam leśnika, który zapisze sobie mój numer telefonu, żeby w razie czego móc do mnie zadzwonić. Zapytał, czy mam wystarczająco wody, jedzenia,
że jakby co, to tu na drodze mogę złapać stopa, to mnie ktoś tam zawsze podwiezie. Mówiłem, nie, spoko, dzięki Juraja pieszką. No i okazuje się, że też jedzie z Kijowa, więc być może już się gdzieś po drodze minęliśmy. Ogólnie to jest 14:30, więc tak w sumie przy takiej pogodzie, o takiej, to zostało mi ze 3 godziny faktycznego marszu, tak żeby za dnia jeszcze za światła znaleźć sobie dobre miejsce na nocleg. Także sprężam trochę się, żeby tylko wejść w las. Jak już wejdę w las, to tam coś wymyślę. Najwyżej zrobię tak, że skoro i tak jestem tutaj dzień wcześniej niż powinienem być, to zrobię sobie międzylądowanie przed hoverlą i jutro po prostu zacznę z rana od hoverli. No chyba, że mi będzie jakoś wyjątkowo dobrze szło. No ale to zobaczymy. Na razie cisnę tempem fest. Zobaczymy, jak będzie dalej. A tam właśnie cel wędrówki. Trafił się mały sklepik, to i piwo się trafiło. A dziwne strasznie mają tutaj objętości. 480 ml. W Kijowie kupowałem też lwowskie. 1,12 litra. Albo, nie pamiętam jakie, niefiltrowane, 0,9 litra. Co to w ogóle są za jednostki dziwaczne? Zagadki do zbadania. Co? Ty jak? Co ja? Ja Tomek. Tomek, ja Wasia. Wasia. No. Ja... Gdybym chcił... Polska? Polska, Polska. Zdumiałem. Tuszko. Pewo? Piwo? Pij. Ja nie kurio. Ja kurio. Masz zegary? Nie mam, nie kurio. Tam ja. Ano, czeka. Pizdzieć. No to ruchu, pizdzieć. Dobra, dobra. Śle tam. Chodź. Cześć, Witkie. Nie rozumiem. Polska? Polska. Polska. Ja odeszł. Na hoverle? Na hoverle. Na hoverle, a patą pieszką w Gorgany. A, Gorgany. Wielka cywula. Oj, blej, ребята, jo, twój mać. Ja na szkójko. Na Gorgany, tu duchuję. Zakruci. Nie wiem, czy to przeżyjemy obydwoje.
życia, to jest przygoda życia! Jo! Przygoda życia. Przed chwilą widzieliście, prawie zginąłem na motocyklowej przygodzie z nawalonym w cztery dupy Wasią. Wasia był tak nawalony, że jak szedł do sklepu, to pierniczył głową w filar, bo ledwo stał, ale na motorze jechał jak złoto. Na szczęście w pewnym momencie Wasi brakło paliwa. Dzięki temu zostałem uwolniony i nie zginąłem na tym motocyklu. Mam całe kolana, mam też całe łokcie. Niestety po drodze się wzięło i się rozpadało, ale od Wasi jeszcze uratowały mnie przez przypadek dwie dziewczyny, które jechały samochodem. Okazuje się, że jedna z nich jechała ze mną tym autobusikiem z tym nieprzyjemnym kierowcą i prosiłem ją, zanim się kolega Jura wtrącił, żeby temu kierowcy wytłumaczyła, że chce wysiąść tu i tu na zakręcie. Ale on nie za bardzo chciał spełnić moją prośbę. No i takim sposobem, kiedy Wasi brakło paliwa, zsiadłem z motocykla i stwierdziłem, że jestem wolny, to nadjechały one właśnie dwie i postanowiły mnie podwieźć. Okazuje się, że ta, która jechała ze mną busem, jest z Lwowa i śpiewa muzykę folkową. Przez co jadą tutaj do jakiegoś schroniska turystycznego czy czegokolwiek, jedynego w okolicy, żeby sobie trochę pośpiewać i posiedzieć ze znajomymi. Druga natomiast była z Kijowa i mówiła, że jej córka studiuje w Polsce. Także bardzo przygodowo. Szkoda tylko, że ten deszcz pada, bo oprócz deszczu to jest po prostu niesamowicie wręcz. Zobaczymy, co będzie mnie, co jeszcze dalej mnie spotka. No i co teraz? Oh fucking shit! No, to nie jest takie proste. Dobra, to się nie uda i tak. Tam, na tym badylu się zabije na pewno. Tam u góry. Dobra, teraz to już srał pies.
To nie było planowane. Otworzyła się jeszcze opcja noclegu na takiej polance, która w sumie byłaby całkiem, ale to całkiem przyzwoita. Bo po pierwsze jest w miarę płasko. Po drugie świeci tutaj słońce, przynajmniej jeszcze przed chwilą świeciło. Więc jest szansa, że nie będzie aż takiego bagniska. Chociaż z drugiej strony też więcej deszczu tu napadało, więc ciężko powiedzieć. Jest też woda, bo szymi sobie rzeczka. Natomiast jest dopiero 16:30. Jeżeli ja się tu zacznę rozkładać, to co ja będę robił do wieczora? Nie ma to chyba jakoś specjalnie sensu. Słońce wychodzi jeszcze. Może będą jeszcze jakieś ciekawe miejsca. Na żywioł! Jakby to powiedział jeden człowiek. Za mną! O, i w błoto. Tu jest nawet ławeczka. Kurde, no nie byłoby tu tak źle. Ach. Znowu dylematy. No i co? Nie dało się wcześniej zrobić mostka? Strasznie szalona pogoda dzisiaj. Raz słońce, raz deszcz, raz wieje, raz mgła. Zdecydowalibyście się trochę. Teraz znowu trochę słońca, ale dosłownie przed chwilą skończyło padać. Poza tym przez cały dzień o jednej kanapce i kilku cukierkach to trochę za mało jak dla mnie, więc się zmachałem. Muszę docisnąć na ten punkt biwakowy jeszcze 1,5 kilometra. I tam odpalamy kucheneczkę, tam odpalamy namiocik, albo się okaże, że się tam nie da przenocować i nic nie odpalimy. Och, jejku, jejku, żeby się tak tylko nie wydarzyło, bo będzie bida. A tu coraz bardziej pod górę. Zdecydowanie widać, że to szlak bardziej uczęszczany niż to, co byliśmy w 2019 roku. Nie dość, że całkiem spoko ścieżynka. No może pomijając też takie fragmenty, że są kamienie zajebiście śliskie dzisiaj. Ale nawet jak się zwali drzewo, to jest w miarę przycięte, tak żeby nie leżało na środku. Nie to co kiedyś, gdzie szlak się urywał na drzewie, potem było z 50 powalonych drzew, nie poobcinanych nic i trzeba było środkiem lasu omijać. No cóż, czuję, że jestem już blisko mojego potencjalnego miejsca kempingowego. Jak to się mówi, to na pewno już tu za zakrętem. Jest chyba nasza polanka. Oczywiście się oszukałem, to nie było za rogiem. To było za kolejnym rogiem i kolejnym jeszcze następnym, ale... Co tam się dzieje? Tam jest domek jakiś, jeden, drugi, trzeci, czwarty. A tam gdzieś zmierzam generalnie, ale idę obczaić domek. Jak się będzie dało zanocować w tym domku, to będzie zdecydowanie więcej niż oczekiwałem. No i jeszcze źródełko. Piękna sprawa po prostu. Zakładam, że to nie kanalizacja z tego domku.
pachnie normalnie. Smakuje normalnie. I wygląda też dość normalnie. Dobrze. Dajmy szansę temu misiu. No to dobra, co w środku? Obstawiamy. Zwłoki. Niedźwiadek. Ludzie chyba.